Szanowni Państwo, nie jest w ogóle zrozumiałym dla nas, dlaczego w sytuacji, kiedy obiecano, że zostanie wybudowany tutaj piękny park przy szpitalu, przy blokach, w tej chwili nastąpiła tak radykalna zmiana decyzji i dodatkowo oferuje nam się budowę tego masztu. My jako działacze Stowarzyszenia Forum Samorządowo-Gospodarczego przeciwstawiamy się temu i specjalnie dzisiaj na rocznicę prezydentury pana Jarosława Ferenca wyrażamy wyraźnie swój sprzeciw i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel, ponieważ ja myślę, że ten stan rzeczy nie jest dla państwa obojętny. Tym bardziej, że wieża, którą proponuje lokalizacja wieży, którą gdzie decyzję wydało miasto, jest w takiej odległości, gdzie ma najniebezpieczniejszy wpływ na zdrowie mieszkańców pobliskiego osiedla. Szanowni Państwo, to jest tylko pretekst. Pretekst do tego, aby ocenić całą działalność miasta od 1 marca 2016 roku. Tak naprawdę nie dokonano żadnej obietnicy z kampanii prezydenta Jarosława Ferenca. Ja wymienię chociażby rewitalizację centrum miasta, rewitalizację drugi, trzeci etap Parku Świętojańskiego. Te wszystkie inwestycje po kolei miały być rozpoczęte, wdrażane, wykonywane do dnia dzisiejszego, jak słyszymy, za pośrednictwem lokalnych mediów. No niestety z przyczyn różnych, najczęściej poprzez zwalanie winy na poprzedników, nie jest to dokonywane. Niektóre plany, takie jak rewitalizacja części miasta Radomska, w ogóle zostały wycofane w tej chwili. Nie wiadomo, czy gminny program rewitalizacji dojdzie do skutku. Nie możemy na to pozwolić. Byliśmy na to przygotowani. Obiecano nam to. Wiedzieliśmy o tym doskonale, że taka rewitalizacja się odbędzie. W dniu dzisiejszym niestety docierają do nas niepokojące sygnały, że niestety miasto nie jest w stanie, po prostu nie jest w stanie tego dokonać. Ja Państwu powiem dlaczego. Z prostego powodu. Miasto pozbyło się fachowców. Miasto nie zdawało sobie sprawy, aby dokonać takiego procesu rewitalizacji, potrzebni są ludzie z ogromnym doświadczeniem. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością oświadczam, w mieście Radomsko, w Urzędzie Miasta nie ma fachowców, którzy by dźwignęli ten ciężar. To jest niestety smutna, przykra rzeczywistość. Tak samo jak nieodpowiedzialna decyzja budowy masztu 42-metrowego przy blokach. Co prawda samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło tą decyzję, ale wysyła ją do ponownego rozpatrzenia do miasta, do pierwszej instancji. Jaka będzie w konsekwencji decyzja, tego na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy. Miasto ma czas do zastanowienia się. Ja mam nadzieję, że petycje mieszkańców pobliskich bloków, że petycje szkoły, różnych środowisk, które wniosły do samorządowego kolegium odwoławczego, na tyle zadziałają, na tyle przemówią do rozsądku panu prezydentowi, że wycofa się z tej decyzji i że ten masz tutaj, w tym miejscu, nigdy nie powstanie. Ja nie jestem i myślę, że koleżanki i koledzy z naszego ugrupowania tak samo nie są przeciwko masztom, bo wszyscy posługujemy się telefonią komórkową. To nie jest tak, że to nie jest nam zupełnie potrzebne, ale naprawdę władze miasta muszą znaleźć takie miejsca, które nie będą bezpośrednio stanowiły jakiegokolwiek zagrożenia dla życia ludzkiego. Dzisiaj nie wiemy na 100%, czy zdanie specjalistów odnośnie telefonii komórkowej jest słuszne, że to nie stanowi zagrożenia, bo mamy wiele publikacji internetowych, gdzie fachowcy z dziedziny telefonii komórkowej wypowiadają się, że to jest bardzo szkodliwe, że zagraża zdrowiu nawet za kilkadziesiąt lat. Także ciężko oceniać merytorycznie dzisiaj, czy taka telefonia komórkowa naprawdę nic nikomu nie zaszkodzi. Dlatego też my, jako stowarzyszenie, które pracuje na rzecz lokalnej, na rzecz społeczności lokalnej, stanowczo sprzeciwiamy się takim niefortunnym, szkodliwym dla miasta decyzjom. Proszę Państwa, w 2010 roku mieliśmy spotkanie, składaliśmy odwołanie, które zostało przyjęte i odrzucono. Wtedy, w tamtym okresie, w 2000 roku, nie doszło do wybudowania. Pytanie, dlaczego ta sprawa wróciła ponownie? Co się zmieniło? Co się zmieniło? Brakuje kasy.
nie, czy nagle... Nagle znowu ten sam właściciel tego lokalu, nagle właściciel tego samego terenu znowu może jakby bezkarnie, bez zgody mieszkańców budować. Ja rozumiem biznes. Biznesy ludzie mają po to, żeby zarabiać pieniądze. Ale nie znaczy, że to ma być ze szkodą dla mieszkańców. Szpital, szpital miejski mamy, jak szpital. To się... Musielibyśmy cały okres podejść.